Siemanko! Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować kolejną moją biteweczkę. Znaczy moją, serii. Epickie porażki tym razem. Mamy tutaj kolegę Mantiska, Czawycza i Syren 33, którzy grają tutaj w Plutonie. No i zobaczymy, co tutaj się wydarzy. No, takie losowanie dosyć powiedziałbym bardzo fajne, bardzo fajne. Szczególnie dla T54E1, który ma świetny magazynek, dosyć dobrą penetrację. A dla T54 też nie powinna ta bitwa stanowić żadnego problemu, ponieważ tu no, w większości są ósemki, jakby nie patrzeć kolega. W tym T54E1 i T54 są jako i dwa topowe czołgi. No i oczywiście tam kolega w szóstotierowej artylerii siedzi. To już wiadomo, o co chodzi. No i pewnie jakiś lajcik postanowił, że wyjedzie na kapa i będzie kapować, ponieważ jest to bitwa spotkaniowa. Także no cóż, kapuje sobie, ale sobie trochę pokapuje, ponieważ w tym trybie kapowanie trwa aż 3 minuty. Zobaczymy, jak tutaj ta akcja się rozegra. No, moim zdaniem tutaj koledzy zdecydowanie powinni zrobić lepszą robotę, ponieważ drużyna przeciwna ma jako dziewiątotierowy top tier artylerię. Giewu Tigera, która jak pieprznie to nie będzie co zbierać, co prawda, ale mają też i Lorkę, która jest dosyć podobnym czołgiem, który też ma magazynek, ale ten magazynek nie jest aż tak dobry jak kolegi, ponieważ tutaj jest szybsze przeładowanie w tym czołgu między pestkami. Chyba ogólne przeładowanie też jest szybsze. No i penetracja. Nie, penetracja nie wiem, czy jest lepsza, czy jest gorsza. Aczkolwiek, o, widzimy. Pierwszy magazynek równa się pierwszemu killowi. T29 oddał tylko jeden strzał. No i wyparował. No i cóż, no i cóż. Tutaj kolega w T54 postanowił pojechać na kapa. Oddekapować. No co moim zdaniem było błędem, ponieważ artyleria chyba może go tam wyhaczyć, ale nie jestem tego pewien. No i jest w szachu teraz. Tam jest też ISU, znaczy SU stoi. Także, no, może być. Tam zaraz jakieś nieprzyjemne rzeczy mogły się wydarzyć. Ale wracając do bitwy. No, kolega tutaj próbuje na te ciężkie, ósmotierowe czołgi wyjechać. No, oczywiście przebija je raczej. Tutaj Tiger 2 próbuje robić sidescraba. Ostatnio właśnie Tigera 2 polepszyli. I to mnie kurczę normalnie czasami przerasta. O, Lorka popełniła błąd. Wyjechała. Nie wiem, czy nie wiedziała, że ta tutaj T5-4 jest, czy co. W każdym bądź razie została już skończona. Dwie pestki kolega jeszcze odda do 110. No i tak jeszcze by the way, kolega tu jest praktycznie sam, tam Tiger 1 jedzie tamtą linią 1. 110 tutaj wyjechała na pałę, totalnie jakiś lemming trade, jak widzimy pomidor. Tak wyjeżdża pomidor, ale nawet kogoś skasował, no to ładnie. Kolega już prawie kończy ładować goldowy magazynek, nie wiem dlaczego, na Tigera. Nie wiem, może się kolega bał, że nie przebije. No jest taka opcja, no ostatnio dostał takiego dosyć, kurczę, moim zdaniem fajnego buffa do tego pancerza, no bo jak zawsze mi wchodziło w Tigera 2, no praktycznie jak w masło, w wieżę. To tak teraz, to tak pół na pół powiedziałbym, nawet trochę się dingałem. Jak tam 110 grałem, to zawsze taki easy peasy lemon squeezy wyjeżdżałem na Tigera, to tak, taki Tiger to był, no tylko lufę miał dobrą, a tak pancerz to tak średnio bym powiedział. Natomiast teraz, no już tak łatwo nie jest z tym przebijalnością. Nawet z przedni pancerz czasami wchodziło bez problemu. A teraz mówię po tym buffie, to jest całkiem fajnie. No i kolega w końcu postanowił objechać tak jak się robi magazynkami. To jest zdecydowanie dobry pomysł. No szkoda tych goldowych pestek trochę. No ale, no cóż. No teraz w bok. Gold. W bok. O, jeszcze nie trafił kolega, to tak 2 na 10. No i zamiast dobić tego lemminga w ISie 6, to kolega strzelił ISa 3. Nie rozumiem tego troszkę, no ale okej. Dał fragę koledze. Nie ma problemu.
Także to było trochę z dupy. No wiadomo, o co tu chodziło. Chodziło tu o damage. No ale... Ja bym wolał dobić. Jak już zacząłem w coś strzelać, no to dobijam. To jest raczej logiczne. No i prawie tu już mamy kolejną agenę. To jest bardzo szybkie przodowanie, około pewnie 25 sekund, z tego co mi się wydaje. Bo nie trwa ona zbyt długo, a magazynek jest naprawdę skuteczny. A na Goldzie to już bardzo skuteczny. Na pekach również jest skuteczny, ale no tak, no... To jest takie coś, no kurde, strzelać w Golda do dupy ISA-3 i jeszcze się dingać, no to trzeba być mistrzem świata moim zdaniem. Kolega spokojnie powinien go skończyć, no ale no cóż. Trudno się mówi, o 32 sekundy tutaj kolega tutaj dał informację. No i teraz Arta, szkoda tylko za tyle. Mogło wejść oczywiście więcej, no chociaż jeszcze Geo Tiger może tu się pochwapić o strzał. Natomiast kolega w tej T5-4 tam stoi, kapuje. Chociaż blokuje tam jakiś pewnie lekki czołg go. No i bardzo tam oberwał. Zapewne Geo Tigera P, bo znaczy Geo Tigera po prostu oberwał. Chyba, bo tam już widziałem, że jest na samym ogryziutku. A tam za bardzo czołgów takich dobrych nie było, no bo co to. No ale nic, kolega tutaj dalej działa, może przewinę trochę ten moment. Bo tutaj kolega ściga tego ISA 3. No i w tym momencie T5-4 ginie od ISA-2, co nie powinno się w ogóle wydarzyć, ponieważ T5-4 ma tak dobry pancerz. O, tutaj Lora ukradła. Ponieważ T5-4 ma tak dobry pancerz przedni, że nie powinien ten IS go absolutnie przebić, chyba że użył Golda. Ale, no nie wiem, ten IS jest pomidorowy, także nie wiem, czy ten Gold naprawdę... Oj, to powinienem wzejść. Tylko niech kolega przymierzy. O, na szczęście pomierzył trochę. No i o to chodzi w magazynkach. Właśnie o to. Tym kolega w tej grze 2 nie wie, o co chodzi. Nie wie, co się dzieje w ogóle. Już swój HP zostało mu 141. Bajka. Jest? Jest. Natomiast tutaj niestety koledzy w plutonie zginęli. Kolega tutaj sam próbuje coś ogarnąć. Tam jest IS-2, to też jest żaden przeciwnik dla kolegi. No jak widzimy tutaj kolega no mógł to jakoś lepiej trochę rozegrać. Było parę takich błędów. Dosyć poważnych, no ale ogólny teraz wynik jest całkiem niezły, ponieważ ma już kolega prawie 6000 uszkodzeń oraz 2 fragi, także no fajnie tam. No mówię, było trochę błędów, ale ogólnie zarys jest całkiem spoko. Mamy ISA 2, no to jest bez problemu do przebicia. Jeszcze tam, kurczę, ktoś pomógł koledze, byłoby jeszcze więcej damage'a. No ale cóż, życie, kradną artylerię. Damage i wszystko, one też muszą jakoś prosperować, aczkolwiek nie wiem, jak one trafiają, są trochę pomidorowymi graczami, no ale jak widzimy, nawet sobie całkiem nieźle radzą. No ten ta GW Tiger już ma 2 fragi. O, trzeci się załączył, no tam też kolega nieźle z tej satelity ciupie. Także ja na miejscu kolegi grałbym po Artę, żeby wyeliminować tego największego wroga kolegi w tym momencie, no bo o czym tu mówimy. Albo druga opcja, spotować pod Artę, bo są aż dwie. No i wiem, jak widzimy, nawet kilka fragów mają, także coś tam umiał strzelić. A właśnie, przyspieszmy. Przyspieszmy, bo tu się najprawdopodobniej nic kompletnie nie będzie działo. Bo jak widzimy, tam kampił ze stu, ale ten bardziej na środku. Także możemy spokojnie tutaj ten moment dojazdu przyspieszyć. Tam AMX spotuje te Arty. No i co się udaje lorce przeciwnika rozwalić jedną. Zaraz AMX wysieci drugą, ale w tym czasie mamy Kiewu Tigera, który właśnie ucieka w stronę miasteczka. No i kolega teraz jest w szachu lekkim. Bo Tiger ma. Będzie, znaczy Kiewu Tiger będzie mieć tam przewagę w mieście. A Arta lorka nie trafiła. A kolega pomyślał. Tiger strzelił, Kiewu Tiger strzelił, jadę. Co może być błędem, ale... O, jeszcze się Isik załączył. Na dupkę, ale to jest raczej formalność. O lol. O lol, nie wierzę, nie wierzę. Oh my god, kolega się odbił 2 razy. Oto gryzka. Masakra. Dlaczego? Bo włączył autocelowanie i strzelał tutaj, nie wiem gdzie strzelał to autocelowanie, ale... Masakra w ogóle, o co chodzi. No i kolega, jakby nie patrzeć, został sam na 5 czołgów. Bo ten Isik był.
Przyspieszmy moment ładowania. Dobra. No, także kolega tutaj został sam na 5 czołgów. Jednego już na tym ogrysku ledwo rozwalił. Koledze się kończą już apeczki. Znaczy w ogóle pociski, nie apeczki tylko, bo już APCR-y wystrzelał. O, tutaj musi być 100% strzał. No, ta lorka. O kurde. Pięknie. Dobrze. Ta lorka tutaj nie miała w ogóle żadnej koncepcji. Mogła od razu po prostu. O. No i niestety ten oto dziubasek zepsuł koledze bitwę. O, czego nie mogę wziąć? A nie mogę wziąć swobodnej kamery. No nic. W każdym razie ten dziubasek rozwalił kolegę. No niestety kolejna bitwa, kolejna porażka z winy kogo? Artylerii przeciwnika. Tutaj kolega próbował uciekać, ale niestety złapał przeokrutny babok kolegę na przejeździe. No i cóż, reszty dowiemy się już z wyniczku. Zapraszam. A oto wyniczek kolegi Mantisek z 1ZKP, który tutaj no, zrobił specjalistę. Duży kaliber, otrzymał masterkę, zarobił 83 tysiące kredytów oraz otrzymał 1470 expa. No niestety to jest porażka. No i cóż, mamy tutaj prawie 7 koła damage'a, co jest nawet takim bardzo przyzwoitym wynikiem, jeśli chodzi o ten czołg. Mój to był rekord chyba 9000, 9,5 chyba tysiąca na tym czołgu. No także tutaj 7 też jest całkiem spoko wyniczkiem. 6 fragów oraz 1515 podstawowe expa. Także to też jest świetny, świetny exp. A jak widzimy, czy to jedna, czy to druga drużyna dosyć mało zrobiły tego na major. Tutaj kolega był zdecydowanym faworytem. No i cóż, kolega oddał 29 strzałów, 26 trafił i 22 przybiło. Niestety ten współczynnik trafień mógłby być trochę lepszy, ponieważ kolega troszkę to tak celował z autocelowania, kombinował, coś po gąskach strzelał i to tak naprawdę troszkę zawaliło tą sprawę. Kolega gra z kątem premium, także ten gold, który kolega wystrzelał, nawet na plus z tym wyszedł, bo to 2600, no niby taki zarobek marny bardzo, no ale zawsze coś, nie lepiej niż to, niż stracić oczywiście. No i cóż, mam tak, no 1100 odbite, nieźle. Damage z asystą 1100, bo tam podświetlił tego ISA 2 i jest całkiem dobry. No i to trwa no, dosyć sporo, zobacz, 11 minut, 22 sekundy, no ale tam kolega, wiadomo, jest magazynkiem, także musiał troszkę więcej czasu postać, przeładowywać i te sprawy ogólnie. No i natomiast za bohaterstwo i za całokształt tej bitewki kolega otrzymał 2273 expa z premką, także no też jest świetny, świetny, świetny wynik. No i cóż, to byłoby na tyle z mojej strony. Jeśli spodobała się ta bitewka, to nie zapomnijcie zostawić lajka, skomentować tego filmu. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym. Cześć!